My dzisiaj myślimy, że budowanie na wypłaszczonym terenie jest najbardziej racjonalne. Okazuje się, że dawniej nie było to najbardziej racjonalne, bo ten płaski teren był wykorzystywany pod uprawy i pod to, co daje nam jedzenie, więc architektura musiała się dopasować do bardzo trudnych terenów, wręcz ekstremalnie trudnych. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu. Mam bardzo dużą przyjemność zaprosić Cię dzisiaj na rozmowę o Norwegii. Ta Norwegia była trochę zaniedbana w tym podcaście, mam, mam wrażenie. Dużo rozmawiałem o Kopenhadze i rozmawiam o Kopenhadze, no bo tutaj mieszkam. O Danii też, też, w sumie trochę też. O Szwecji również, natomiast praktycznie w ogóle chyba nie mówiłem ani nie rozmawiałem z nikim o Norwegii. A jest to przecież wspaniały kraj z przepięknym krajobrazem. No i o tym krajobrazie właśnie dzisiaj porozmawiamy. A moim gościem jest Maksymilian Sawicki, który jest polskim architektem pracującym na co dzień w Norwegii, a razem z żoną Hanną Sawicką prowadzą interdyscyplinarne studio Office i Na In, gdzie rozwijają właśnie autorskie koncepcje interpretowania krajobrazu w kontekście budowania nowoczesnych domów jednorodzinnych. O domach jednorodzinnych wspomnimy, ale porozmawiamy przede wszystkim o tej relacji Norwegów z krajobrazem o tym, jak krajobraz wpływa na tamtejsze budynki i miasta i vice versa jak człowiek wpływa na krajobraz. Myślę, że wyszła nam bardzo wartościowa rozmowa, więc już teraz Cię na nią zapraszam. W najnowszym odcinku skupimy się na takim kraju, który z tego wachlarza skandynawskiego był najmniej omawiany w tym podcaście, niestety, bo mówiłem dużo wcześniej. No, może nie aż tak dużo, ale była Szwecja, w której mieszkałem, jest Dania, jest sporo Kopenhagi, w której mieszkam. Natomiast o Norwegii było mało i dzisiaj naprawimy ten błąd razem z moim gościem Maksymilianem. Miło mi. Witam cię serdecznie. Cześć. Cieszę się, że nie tyle co udało nam się przede wszystkim jakoś zgadać, żeby ten temat poruszyć, ale też udało nam się spotkać fizycznie. Jesteśmy w Kopenhadze. Udało Ci się z Norwegii akurat do Kopenhagi dotrzeć i możemy się spotkać na żywo, nagrać ten, ten podcast, popijając sobie kawę, co jest bardzo dobre. Natomiast na początek, tak, żeby też słuchacze, słuchaczki mogli cię trochę lepiej poznać, czy, czy mógłbyś właśnie powiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień. No i w takim dużym skrócie też oczywiście, jak zaczęła się ta twoja przygoda z, z Norwegią, z tym pięknym krajem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak więc ta przygoda już trwa jakiś czas. Aktualnie prowadzę z żoną pracownię projektową w miejscowości Olesund. Jest to wyżej niż Oslo, przed Trondheim, na zachodnim wybrzeżu. Bardzo malownicze miejsce, bardzo spektakularne, jeżeli chodzi o turystykę i... Dosyć często odwiedzane, natomiast to nie jest powód, dla którego tam jesteśmy. Wszystko zaczęło się od y, krótkiego wyjazdu, odwiedzin w 2008 roku. Podczas tych odwiedzin napotkałem pewne osoby, z którymi przyjaźń trwa do dzisiaj. Tak to się zaczęło, od krótkiego spotkania, od wspólnego języka. Nie sądziłem, że to się potoczy w ten sposób, natomiast już od. od, od od wielu lat w ciągu mojej edukacji te kontakty norweskie cały czas się utrzymywały. No aż do dzisiaj, do tego momentu. Czyli y, trochę przez przypadek? Dokładnie. To spotkanie okazało się y, zbudowanie pewnej relacji, która pozwoliła mi na, na rozwijanie się i podążanie tą ścieżką. Do tego y, trzeba dołożyć jeszcze y, moją fascynację, Tamtym krajobrazem, dramaturgią i, i pięknym miejsca. No i to wszystko składa się na fakt, że dzisiaj wraz z żoną i z synkiem mieszkamy w Wolesłąd, staramy się tam działać, prowadzić projekty, no i póki co udaje się. O tym krajobrazie właśnie przede wszystkim chciałem dzisiaj porozmawiać o wpisywaniu projektów w, w krajobraz, bo to jest taki temat, który wy poruszacie właśnie w swoich projektach. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, żeby się też przygotować do tej rozmowy, ustaliliśmy, że fajnie by było porozmawiać na temat właśnie Norwegii i projektowania tam na przykładzie takich trzech skal, tak? Czyli najpierw chciałbym, żebyśmy porozmawiali w takiej skali L jak landscape, czyli krajobraz. Potem przeszli do skali M, czyli do takiej bardziej skali miasta, bardziej urbanistycznej. I też możemy wspomnieć właśnie o tym, jak miasto takie jak Olesund funkcjonuje, będąc wpisane w ten krajobraz. No i na koniec chciałem też, żebyśmy porozmawiali o takiej skali S, jak Small Architecture, czy, czy takiej skali architektonicznej, czyli o tym, jak się buduje domy, domy jednorodzinne w Norwegii, które stanowią ponad 80%. 50, to jest połowa. Czyli ponad 50% Norwegów mieszka w domach jednorodzinnych i, i też o tym chciałem porozmawiać, jakie projektować. No właśnie, ale zaczynając od tego krajobrazu, hmm, wydaje mi się, że Szwecja ma swoje lasy, ma swoje jeziora, Dania ma inne rzeczy, na pewno nie są to góry. Natomiast ten krajobraz, właśnie taki najbardziej chyba zapierający dech w piersiach jest w Norwegii, właśnie. Powiedz nam, jak ten krajobraz wpływa właśnie na życie Norwegów, jak wpływał kiedyś, a, a jak wpływa teraz. Bez wątpienia jest to chyba najważniejszy czynnik kształtujący w ogóle życie, przybywanie w tym kraju. I od, od, od samych początków nie było to łatwe, to nie jest miejsce przyjazne człowiekowi, zdawałoby się, a jednak od wieków człowiek stara się z tą naturą jakoś pozostawać w dialogu. A przynajmniej e, utrzymywać się na powierzchni, że tak powiem. Tak, tak to jest kraj e, skandynawski, jak wspomniałeś, e, mocno wysłany na północ, e, posiadający bardzo długą linię brzegową zachodnią, która jest mocno sperforowana i powcinana. Nazywamy to fiordami. Tak? To są polodowcowe skutki tego, jak ten krajobraz się układał, jak wygląda. Dzisiaj Norwegia jest fascynującym krajem przede wszystkim dlatego, że ma podłużny kształt północno-południowy i od Svalbardu i od samej góry poprzez część środkową aż do południa i tego styku Europy. Jest różnorodna w swoim kształcie, przyrodzie, bioróżnorodności, tego jak on wpływa na codzienne funkcjonowanie ludzi tam zamieszkujących. A jak to podejście do krajobrazu wygląda, jakbyśmy trochę porównali z, z innymi krajami, bo w Szwecji, mieszkając, nauczyłem się. Takiego mm, pięknego szacunku do, do przyrody i takiej, mm, takiej wolności w korzystaniu z przyrody. Z szacunkiem oczywiście, czyli coś, co się nazywa Almanratten, czyli taki, tak, takie właśnie prawo do, do dostępu do przyrody. Tego niestety nie ma w Danii. Natomiast w Norwegii z tego, co wiem, jest. Almanzratten, też to sformułowanie występuje. Częściej mówi się o friluftsliv, Luft, sleeve, czyli o życiu na świeżym powietrzu. To jest filozofia czy sposób życia właściwie wiodący. Jest to duże połączenie człowieka z naturą. Od tak jak wspomnieliśmy, od samego początku człowiek musiał sobie z, z tą naturą radzić. Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że wiele osób ma dostęp, bezpośredni dostęp do, do naturalnych terenów, otwartego krajobrazu, do dalekiego widoku, do miejsc niezabudowanych. Przez to też wykształciła się kultura przebywania na świeżym powietrzu, kultura tego, że wychodzimy na zewnątrz i tam spędzamy swój czas. Nie przebywamy w pomieszczeniach, tylko w wolne chwile staramy się zagospodarować. A właściwie ten lifestyle, o którym mówimy, on się składa z kilku. Z kilku rzeczy, przede wszystkim rozwój kabin, czyli tego, co teraz popularnie nazywamy kabinami, co wszędzie staramy się stawiać i co jest pewną nowością, pewnym trendem w Norwegii, nie jest to trend, tylko coś, co od dawna istniało coś, co naturalnie było, było potrzebą do funkcjonowania. To były domki daleko zlokalizowane od miejsca zamieszkania. Kiwania po to, żeby móc tam przez sezon mieszkać wraz z bydłem, wraz z trzodą. Tak daleko znajdowały się te kabiny, że nie było sensu wracać do domu codziennie, więc okazywało się, że niekiedy kilka tygodni albo miesięcy trzeba było tam mieszkać. Więc pierwotnie to było schronienie dla pasterzy. Stopniowo przekształciło się to w miejsce przebywania wakacyjnego, aż do momentu, gdzie większość, zdecydowana większość rodzin norweskich posiada taką chytę. Jest to jakby drugi dom, miejsce przebywania, miejsce spotkań. Wykształcił się pewien trend, to też odnosi się do tych pasterzy, <grym> czy do pierwszych ludzi budujących te chyty. Trzeba było wędrować za tym stadem, więc czasami tworzono ich. Kilka na jakimś odcinku. Przełożenie na dzisiaj jest takie, że bardzo popularną aktywnością w Norwegii są kilkudniowe wędrówki od kabiny do kabiny. Ta infrastruktura kabinowa, że tak powiem, jest bardzo rozbudowana, chociaż tutaj mówiąc, infrastruktura to jest kompas i punkty na mapie, gdzie wiadomo, że tam jest ten domek, że klucz jest pod kamieniem i że będzie można tam wejść i się schronić. Tego typu wędrówki są bardzo popularne i to jest jeden z rodzajów, czy przykładów tego, jak funkcjonuje w z Live. To, o czym ty mówiłeś, ale Straten, czyli prawo do, do, do natury, jest tutaj pewnym uzupełnieniem i to się odnosi też do turystyki w Norwegii, dlatego że Norwegia wychodzi z założenia, że to jest dobro wspólne, zarówno lasy, przyroda lądowa, jak i wody. To do tego pewnie później się odniesiemy, to, to też jest powodem wielkich podatków, jakie firmy produkujące, czy firmy e, hodowlane, łososi, czy innych płacą tak wielkie podatki. To właśnie też związane jest z tym, że to jest dobro wspólne. Odnosząc się do tego prawa, do Tury, to się przekłada bardzo mocno na to, że będąc turystą w Norwegii, jesteś w stanie rozbić Twój namiot gdziekolwiek chcesz, jeść owoce leśne bez żadnych konsekwencji. Trzeba tylko pamiętać, że od najbliższego gospodarstwa musimy być lokalizowani mniej więcej 300 metrów, i wówczas, czy jest to teren prywatny, publiczny czy jakikolwiek, możemy bez problemu spędzić noc i cieszyć się naturą. W Szwecji słyszałem, że to nawet dochodzi do tego, że można się u kogoś na podwórku rozbić, jeśli pozwolą, oczywiście, bo tam jest jeszcze to chyba o, o krok dalej. Natomiast namalowaliśmy na początku taki obraz, właśnie tego, że do tej natury, czy to pasterze, czy potem turyści, tak, yy, norweskie rodziny, yy, podążały, żeby się zrelaksować, żeby się z tą naturą połączyć. Natomiast przechodząc też płynnie do, do tej drugiej skali, do, do, do skali miejskiej, z biegiem czasu zaczęły się pojawiać miasta. I tak jak na całym świecie, zaczęła być no, pewna taka walka między, między naturą, a, a tym, co zrobione przez człowieka między, między tym, co, co naturalne, a tym, co e, wykute, tym, co zalane betonem. Bardzo ciekawie pisze o tym w kontekście szwedzkim dziennikarz, który jest autorem książki Wojna z Pięknem, o niszczeniu szwedzkiego krajobrazu. On tam opisuje takie przykłady właśnie dużych firm. Które na przykład budują swoje centra logistyczne, karczując lasy, i tak dalej. Zauważa jakby też, też, też taką no przemianę i, i niszczący krajobraz. Jak to wyglądało w Norwegii? Jak właśnie możemy opisać ten wpływ miasta na, na krajobraz? W jaki sposób ta ekspansja miast ingeruje ingerowała w naturalny krajobraz? Mimo tego, że Szwecja i Norwegia ma wiele wspólnych cech, Norwegia lekko wyróżnia się lub odstaje od, od innych krajów. Przede wszystkim w Norwegii natura zawsze wygrywa. To jest pierwsza rzecz. W Szwecji być może nie, dlatego że mamy tereny wyżynne, bardziej płaskie i ta natura nie jest tak. Agresywna, rzekłbym. Norwegia musi wchodzić w dialog, w obszar naturalny, który jest bardzo złożony. Mamy bardzo wysokie góry, mamy bardzo głębokie fiordy, mamy bardzo gęste lasy, co skutkuje bardzo trudną dostępnością. No i mamy wybrzeże właściwie z ekspozycją na otwarty ocean może norweskie, później ocean, ale jest to dosyć też ważny czynnik tego, jak to wszystko wygląda. Ale może zanim porównanie Szwecji z Norwegii, to chętnie bym wspomniał o tym, że jak, jak pierwotnie Norwegia radziła sobie z zamieszkiwaniem, z tworzeniem osiedli. Trudno mówić o ur urbanistyce w kontekście Norwegii. Ja lubię sformułowanie infrastruktura, bo to Właściwie jest infrastrukturą w skali makro, kwestia komunikacji, lokalizacji była kluczowa od samego początku. Kwestia pierwszych osad, tego, jakie tereny były dostępne i jakie były zagrożenia. Bardzo często, bardzo zaskakującym jest dla wielu osób odwiedzających Norwegię obserwowanie farm daleko położonych na wysokich górach, zastanawiając się, jak można w ogóle tam dotrzeć, a już nie mówiąc o tym, żeby tam żyć. I to też miało swoje uzasadnienie Norwegowie, od samych początków, z jednej strony, uciekając od zagrożeń, od y, wikingów albo ludzi napadających, z drugiej strony szukających miejsc do wypasania, często lądowali wysoko w górach, gdzie to był jedyny teren zielony, jakiś płaskowyż, jakieś wypłaszczenie na górze, gdzie mogliby. Spokoju się osiedlić. Z drugiej strony, mamy bardzo często miasta albo osiedla, raczej wsie położone w dolinach. To też wynika z tego, że lodowiec w momencie cofania się, tworząc krajobraz morenowy, on przesuwał się w przód i w tył przez setki lat. Tym samym krusząc skały, tworząc żyzną glebę i to były miejsca, które nadawały się pod uprawy. Dlatego mamy tutaj rozwój osadnictwa czy mieszkalnictwa, to są Albo wysokie góry, albo doliny. Z tym, że doliny miały taką wadę, że częste lawiny i powodzie zmywały z powierzchni ziemi domy, które były ustawione w złym miejscu. Więc interesujące i fascynującym jest zwiedzanie Norwegii pod kątem właśnie patrzenia na układy urbanistyczne istniejących zabudowań. Ponieważ patrząc na nie, możemy być przekonani, że to jest wiedza wielopokoleniowa i wiedza, która była, jakby ten układ zweryfikowany przez naturę, gdzie ten dom może stać, a gdzie nie może stać. Wiele domów było przyniesionych, te, które się uratowały, były przyniesionych z miejsca na miejsce, więc ten dom swoją docelową lokalizację otrzymywał po setkach lat. Nie było wcześniej dokumentacji, nie było badań, ani, ani nie było możliwości zweryfikowania tego, z jaką częstotliwością, jakie opady, jakie powodzie. Więc to wszystko było po prostu weryfikowane w czasie rzeczywistym. Czy to jest tak, że dawniej, właśnie przed rewolucją przemysłową, te budynki były projektowane bardziej w zgodzie z naturalnym krajobrazem? Czy ten krajobraz właśnie wyznaczał to, jak budynek powinien wyglądać, natomiast to się teraz zmienia. Czy, czy już się zmieniło? Tak, zdecydowanie się zmieniło, ale to jest y, bardzo interesujące, jak te budynki lokalizowano, dlatego że my dzisiaj. Myślimy, że budowanie na wypłaszczonym terenie jest najbardziej racjonalne. Okazuje się, że dawniej nie było to najbardziej racjonalne, bo ten płaski teren był wykorzystywany pod uprawy i pod to, co daje nam jedzenie, więc architektura musiała się dopasować do bardzo trudnych terenów wręcz ekstremalnie trudnych, spadków skalistych terenów żeby nie tracić miejsca na to, co może nam dawać yy, przetrwanie. Więc budynki były budowane i projektowane w ten sposób, aby dopasować je do, do ukształtowania terenu i też żeby spełniały swoje podstawowe yy, funkcje i rolę schronienia i bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo często było związane z tym, że ten budynek musiał być uniesiony względem, yy, względem terenu po to, aby gryzonie na przykład nie mogły się dostać do środka, lub po to, aby tą izolacyjność zwiększyć. I też to nie jest wiedza, którą się sugerowano od samego początku, ale bardzo duże stężenie radonu w Norwegii. Wszystkie współczesne budynki muszą mieć membranę przeciwradonową. Jest to, jest to gaz silnie trujący. Te budynki muszą być dzisiaj zabezpieczane, dlatego że są posadowione prosto na gruncie. Na płaskim gruncie. Wcześniej tego zagrożenia nie, nie było, ponieważ te domy nie były bezpośrednio posadowione intuicyjnie lub też po prostu, z, mając duże szczęście, unikano tych problemów, że wnętrze wypełniało się tym trującym gazem. No, oczywiście, już nie mówiąc o tym, że dzisiejsze budynki są bardzo dobrze albo zbyt dobrze zaizolowane. Wcześniej wymiana powietrza w budynkach była o wiele większa. I bardziej naturalna, tak zwana. Skwitylację naturalną, otwierając okno. Dokładnie, dokładnie. To były początki tego, jak radzono sobie w tych trudnych terenach. Te osady były bardzo zżyte ze sobą. To były niewielkie społeczności, ale też społeczności, które nie miały zbyt dużego kontaktu między sobą, ponieważ przejście do, do drugiej, trzeciej osady wiązało się z wielodniową wyprawą lub wspinaczką. To budowało silne więzi, poczucie wspólnotowości, poczucie tego, że jesteśmy razem, musimy sobie radzić. I to też są cechy, które dzisiaj wyróżniają Norwegów. Tutaj taka ciekawa obserwacja socjologiczna to to, że na przykład w Danii, no Dania jest wielokrotnie mniejsza powierzchniowo od Norwegii czy, czy Szwecji, no, wytworzył się taki pewien jednak sposób. Postrzegania społeczeństwa jako właśnie taki tribe, tak? jako takie plemię. Natomiast w Norwegii miasteczka przedzielone, rozciągnięte tak? na całej długości i szerokości, podzielone górami, rzeczywiście ta plemienność wyglądała zupełnie inaczej, bo dotyczyła mniejszych grupek. Natomiast wracając jeszcze do tego wykorzystywania krajobrazu, dostosowywania się do, do krajobrazu, czyli na przykład to wykorzystywanie spadków terenu. Stawianie budynków na terenach o takim dużym nachyleniu. Rozumiem, że to się teraz zmienia, czyli co się w tym momencie robi, żeby wybudować taki budynek? Jakie to ma skutki dla, dla tego krajobrazu? No, przede wszystkim nastąpiła wielka fascynacja nowoczesnością i to, o czym Ty wspomniałeś, co zostało opisane w książce Wojna z Pięknym. Czyli racjonalizm, nowoczesność, nieograniczone możliwości. I to jest połapka, na którą Norwegia też się złapała, mając dostęp do ciężkich maszyn, do możliwości wypłaszczania terenu, do możliwości kruszenia skał. Zaczęto też tą ekspansję i budownictwo no, na terenach i obszarach, które nie do końca y, chcą, y, żeby tam zostało coś wybudowane. I jeszcze kilka pokoleń wstecz było to może nawet nie do pomyślenia, żeby tam coś budować. Natomiast muszę przyznać, że małe zagęszczenie i dosyć niewielka populacja tego kraju chroni go przed tym, aby ta ekspansja postępowała. To budownictwo jednak, mimo wszystko, jest w miarę, w miarę ograniczone. Nie jest tak inwazyjne jak w pozostałych krajach skandynawskich. Nie wspominam o. Europie dalej idąc, ze względu na to, że nie masz takiej dużej potrzeby, chociaż problem mieszkaniowy w Norwegii istnieje. A to dotyczy ośrodków miejskich. Tutaj głównym ośrodkiem jest Oslo, który też jest bardzo charakterystycznym przypadkiem. Właściwie Oslo często traktowane jest jako osobny byt, odłączony od reszty kraju. Jest to ośrodek miejski, mocno zurbanizowany, mocno rozwijający się. Przez to też mocno odstające od pozostałej części kraju. Więc tutaj często jest to analizowane rozdzielnie. A jeśli chodzi o właśnie to, jak, to w jaki sposób Norwegowie podchodzą do, do mieszkalnictwa, bo jest taka ciekawa statystyka, tak, że około 50-60%? Tak, tak, mniej więcej 50%. Ludności Norwegii mieszka w domach jednorodzinnych. Takie zestawienie z Polską. Na podstawie deklaracji badanych można wywnioskować, że Polacy mieszkają głównie w, w dwóch typach budynków. Też w domach jednorodzinnych z działką lub ogrodem, to jest 41%. Oraz w blokach na osiedlach mieszkaniowych to też jest 40%, a około 9% w kamienicach. Czyli nie jest nam aż tak daleko do Norwegów. <laughs> w tych statystykach może nie. <laughs> Ale biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia. I styl życia, no to już, już te różnice są bardziej widoczne. Mówię tutaj o, o tym, jak to budownictwo wygląda, jak te domy, gdzie my w Polsce może mieszkamy w domku, ale jest to działka 800 metrów obok kolejnej działki. Natomiast w Norwegii jest to sąsiedztwo oddalone o kilka, kilkanaście kilometrów z, z widokiem wprost na, na otwartą przestrzeń. Więc te różnice mogą tutaj się ujawniać i to, że jednak wychodząc z do domu, jesteśmy już na terenach, które są mniej przetworzone przez człowieka, są bardziej zachowane pod względem bioróżnorodności, albo też y, roślin, czy roślinności y, lokalnej, rdzennej. Nie ma też y, tam trendu y, obsadzania swoich działek wokół, <laughs> więc... Tujami. Y, na przykład tujami, <laughs> co też jest związane z, może bardziej z kapitałem... <laughs> Mówiłeś też o takim dalekim patrzeniu. To jest coś, o czym też chciałbym porozmawiać, przechodząc jeszcze bardziej do eksplorowania norweskiego domostwa. Czym jest i dlaczego tak ważny właśnie w Norwegii jest ten komfort dalekiego patrzenia? To jest zdecydowanie bardzo ważny aspekt Norwegów i tego, żeby ten komfort jednak posiadać. Wiąże się to z tym, że Przede wszystkim Norwegia posiada bardzo spektakularny krajobraz i osiedla, które dzisiaj się tworzą, czy kształtują, czy miasta, one często są właśnie rozwijają się wzdłuż południowych, dobrze nasłonecznionych obszarów. To też jest powiązane z ukształtowaniem terenu, z tym, że buduje się bardziej tarasowo. Te domy nie są położone względem siebie płasko, ale, ale narastają tereny górzyste czy pagórkowate. Przez to też można zapewnić, może nie wszystkim, ale większość domów posiada ten komfort dalekiego widzenia, ale za tym kryje się też kilka aspektów dosyć pragmatycznych i związanych. Tym, że dostęp do światła, dostęp do słońca jest właściwie najważniejszy w tamtych obszarach i ten widok jest czymś co nas cieszy, co daje nam radość przebywania we wnętrzu, ale to co jest naprawdę wartością to światło dzienne, to jasne pomieszczenia, to warunki w których możemy czuć się dobrze. I które nam troszkę rekompensują to, to położenie geograficzne. W Kopenhadze jest mało drzew ogólnie, i to między innymi dlatego, żeby właśnie był większy dostęp do, do światła, do, do słońca, żeby Długie, wysokie drzewa nie zasłaniały mhm. tego. Norwegia poszła nawet krok, o krok dalej i warunki techniczne wspominają też o naświetleniach, na, nasłonecznieniach i naświetleniach pomieszczeń, wskazując też na to, że możemy tutaj jako architekci wskazać, że budynek ma dobrą ekspozycję, dobre nasłonecznienie. To w większości by wystarczyło, na przykład w Polsce, natomiast Norwegii musimy też wykazać, że w promieniu czy w danej odległości nie znajdują się e, takie elementy jak drzewa, krzewy, czy coś, co może przesłaniać ten e, faktyczny dostęp do światła? Więc to już jest uregulowane prawnie, aby ten dostęp światła dziennego był nie tyle do, do, do sypialni, tylko do wszystkich pomieszczeń użytkowych, obholc, areal, <grych> e, był dostarczony. Jak w tym wszystkim się odnajdujecie jako, jako biuro projektowe, bo Wasze biuro robi realizację zarówno w Polsce, ale, ale, ale też w Norwegii. Oczywiście z samego faktu, że tam, że tam działacie, mieszkacie. W twojej, jakby w waszym sposobie wyczuwam właśnie taką inspirację, między innymi do wspomnianego przez Ciebie w artykule sfera fena, bo chodzi o taką filozofię właśnie tego, żeby, żeby ten krajobraz szanować. Czyli jeśli mamy jakiś taki trudny teren, na przykład ze spadkiem i tak dalej. Jak do tego podchodzicie w swoich projektach, żeby ten krajobraz rzeczywiście szanować, żeby wpisywać się w te, w te takie relacje z krajobrazem, które są w, w Norwegii od dawna? Filozofia Sferna jest o tyle znacząca dla nas, że według niego architektura powinna się rozpoczynać od krajobrazu i kończyć na krajobrazie. Jakby punkt wyjścia do projektowania to jest... Krajobraz i kończąc ten projekt, w momencie kiedy projekt został ukończony, ten krajobraz powinien być uzupełniony i ta wartość powinna być wzbogacona. To jest coś, co nam przyświeca i co staramy się wprowadzać w naszą pracę. Nasza przygoda z projektowaniem w Norwegii właśnie od tego krajobrazu się rozpoczęła, i ta fascynacja myślę, że nadal, nadal trwa. Projektowanie w Norwegii jest zupełnie inne od, od, od tego, z czym spotkałem się w Polsce. Oczywiście projektujemy, działamy na terenie Polski, natomiast Norwegia nauczyła mnie wielu rzeczy i wyczyliła na wiele aspektów właśnie w, w projektowaniu. Jest to niesamowita przygoda i niesamowita wiedza i możliwość. Zetknięcia się z aspektami, gdzie wydaje się, że tylko w takich lokalizacjach można doświadczyć. Mówię tutaj o tym, jak, jak podchodzimy do projektu jak wygląda wizja lokalna. To, że idąc na działkę, analizując miejsce, Trzeba być przygotowany na pory trekking, czasem na to, że walka z komarami nie zawsze jest wygrana, a zrobienie zdjęcia jest naprawdę czasem wyzwaniem. Spadki terenu są spore, lasy gęste. <grytanie> to badanie i przebywanie na miejscu jest, jest kluczowe. I tego się nauczyłem: że to miejsce trzeba doświadczyć, że trzeba być. Nieraz przy kilku projektach zdarzało mi się nawet pomieszkiwać w tych lokalizacjach, jeżeli była możliwość. W namiocie? Nie, ale w sąsiednim domostwie czy powiedzmy w projekt gdzie klient rozbudowywał dalszą część swojej farmy, ja u niego po prostu mieszkałem, będąc na działce dzień po dniu, chodząc, analizując i rysując tak naprawdę już no, w terenie. To jest, to jest duża wartość i duża y, nauka, skąd tak naprawdę płynie ta inspiracja i rozwiązania. Bowiem nie da się zauważyć w ciągu dwugodzinnej wędrówki tego, jak stado krów wydeptuje te ścieżki, albo jak dochodzi do jakiegoś wodopoju, jak... Działa rzeka, która przepływa obok. Jakie to są wrażenia akustyczne? Dopiero po trzecim, czwartym przejściu się wzdłuż tej rzeki możemy odkryć różne walory, na przykład akustyczne, tego, że ta rzeka czasem jest bardzo głośna, czasem jest bardzo cicha, to natężenie wody. Jak to wpływa na krajobraz? Jak to zmienia postrzeganie krajobrazu? Trzeba się przejść po terenie, nieraz po bagnistym i zastanowić się, czy w ogóle budowanie tam ma sens. Bardzo często zdarza się, że tutaj wchodzimy w dialog z inwestorem i mówimy, że może powinniśmy poszukać innej lokalizacji. Może nie jest potrzebne, aby tutaj budować aż tyle. Czy taki dialog wychodzi z Waszej strony, czy ze strony inwestora? Jak wygląda ta relacja? Czy jesteś w stanie, na przykład, powiedzieć takiemu inwestorowi, klientowi, że nie, tutaj nie powinniśmy budować? Mogę zaproponować inne miejsce. To jest różnie. To nie jest tak, że cały czas my jesteśmy w opozycji. Nieraz faktycznie jest tak, że sugerujemy, że ten dom może nie powinien stać na szczycie tej góry, tylko gdzieś obok, i ten las może powinniśmy zostawić. Ale z drugiej strony nasze pomysły są konfrontowane z, z ludźmi, którzy po prostu znają ten teren bardzo dobrze i mówią, że w ciągu zimy ta rzeka. Transportuje tyle lodu, że napór tego na glebę, ta, ta siła, która płynie wraz z rzeką, mogłaby ten pomysł zmieść bardzo szybko. Więc też ta wiedza lokalnej społeczności, wiedza ludzi, którzy przybywają i żyją w tamtych rejonach, jest bezcenna. I do tego się bardzo często odwołujemy. Nasze projekty są dosyć małe, jeżeli chodzi o skalę, ale bardzo sobie to cenimy, ponieważ najczęściej pracujemy z lokalnymi dostawcami, z lokalnymi pracownikami, z lokalnymi firmami, które często wskazują nam na rozwiązania albo zagrożenia, albo wyzwania, o których my nie mamy pojęcia. Mówiąc o tym, jaki jest, jak wygląda ta skała, czy ona się kruszy, czy jest stabilna, czy możemy w niej. Coś robić, czy jednak nie powinniśmy? Jaka jest y, gleba? Czy, y, czy tam coś się uprawia, czy nie? Czy... Więc to wszystko y, jest niesamowitą wartością y, i ten, ta wizja lokalna też y, łączy się z takim wywiadem środowiskowym i zbieraniem y, danych, bardzo dużo danych. Y, Norwegia pod tym względem jest y, bardzo dobrze skonfigurowana, <grym> posiada bardzo dużą bazę danych. Cały kraj jest przeskanowany, mamy dosyć precyzyjne mapy, dosyć precyzyjne pomiary warunków atmosferycznych i to wszystko daje nam dosyć szeroki obraz tego, z czym mamy do czynienia. Do projektowania zabieramy się dosyć holistycznie, próbujemy zbierać informacje z wielu różnych dziedzin, pozyskujemy mapy, które są bardzo szczegółowe i odnoszą się nie tylko do. Kształtowania terenu, ale też do hydrologii, wiatrów, roślinności. Z takim bagażem dopiero zaczynamy wchodzić z jakąś interwencją. Co jest też dużą wiedzą lub też stworzyliśmy pewną metodologię, którą próbujemy implementować też w projektach polskich i realizować projekty zgodnie z tym, powiedzmy, skandynawskim podejściem. Chociaż niestety wydaje mi się, że na kontekst polski nam zabraknie czasu w tej rozmowie, ale nic nie szkodzi, bo, bo bardzo chciałem się skupić właśnie na Norwegii. Być, być może druga część tej, tej rozmowy kiedyś powinna zostać poświęcona temu, jak te skandynawskie wartości przeszczepić na polski kontekst i krajobraz. Ale właśnie, zostając jeszcze w tej Norwegii, jakie korzyści niesie z sobą wpisanie projektu, budynku w krajobraz, a nie zrugowanie go, a nie użycie ciężkiego sprzętu? który taki, taki na przykład wzgórze potrafi całkowicie zrównać, i wtedy wydaje by, wydawać by się mogło, że taki budynek powstanie w, na bezpieczniejszym podłożu. Niestety, tak jak wspomniałem, natura zawsze wygrywa w Norwegii. I to jest. Stety, niestety, niestety. Tak, niestety, niestety. I to jest taka bardzo e, brutalna konfrontacja e, tego. Tak jak naprawdę, gdzie jest nasze miejsce <noise> jako ludzi w naturze. Tak, tam to budowanie, czy te bardzo mocne ingerencje w teren czasem się udają, a czasem, a czasem nie i, i skutkują różnymi, no nie chciałbym powiedzieć tragediami, ale różnie to wychodzi. Przede wszystkim używanie ciężkiego sprzętu, wypłaszczanie jest y, podyktowane rynkowo. Tutaj y, jest to dosyć krótkowzroczne i koszty budowy takiego domu są obliczane jakby w krótkiej perspektywie. Natomiast w długiej perspektywie często spotykamy problemy z, z osiadaniem tych wypłaszczeń, z tym, że te mury oporowe nie wytrzymują. Zwłaszcza budując na Norwegia w większości jest skałą. Trudno tam o... Chłonność, wodę spływa bardzo dużo, więc tutaj nieumiejętne wykonanie drenaży czy systemów odprowadzających tą wodę, czy gospodarujących tą wodę w inny sposób, jest dosyć spore. Poza tym, jeżeli ktoś taki buduje sobie gdzieś wyżej Luksusową kabinę, to ci, którzy są na dole, ludność, która tam była przez pokolenia, dosyć na tym cierpi, mając nad sobą pewne zagrożenie, możliwości jakieś lawinowe związane z wycinką lasu, wypłaszczeniem terenu lub też z o wiele większą ilością wód spływających z góry. Więc to ma też takie konsekwencje społeczne, i często to się jednak nie udaje. No ta, ta relacja z krajobrazem jest bardzo skomplikowana. Mieliśmy na no, przykłady w Polsce ostatnio powodzi bardzo, bardzo dramatycznych zalewane domy zostawały też w miejscach, które były po prostu terenami zalewowymi i tam budynki nigdy nie powinny stać. Byłem też ostatnio na bardzo ciekawym wykładzie Anne winston Spern. Ona jest profesorem właśnie architektury krajobrazu na MIT i mówiła też o, o przykładzie. Takiego osiedla w Bostonie, które wiele, wiele setek lat temu było po prostu źródłem wodą, Creek, i zostało zasypane przez, przez wiele, wiele pokoleń. No i do tej pory te domy, które tam stoją, się na przykład zawalają, bo są po prostu pobudowane na wielowielowarstwach nad wcześniejszym zbiornikiem wodnym. Więc wydaje mi się, że no ta relacja z, z, z krajobrazem, co byśmy nie zrobili, tak? Jakbyśmy nie, jak nie próbowali tego krajobrazu ujarzmić, no to jednak ten krajobraz zawsze wygra. Analogicznym przykładem może być budowanie osiedli deweloperskich w okolicach Oslo, gdzie dosyć niedawno, kilka lat temu całe osiedle zapadło się pod ziemię. Została wielka dziura, wszystkie domy po prostu wpadły, zapadły się do dołu i to było spowodowane tym, że ten teren był, tak jak w Norwegii nazywa się to kvikreje, czyli szybka glina. To były tereny, które nie nadawały się do do zabudowy, tak jak Norwegowie to sobie tłumaczą, ta szybka glina, niestety, ma tendencję do ruchów, do tego, jeżeli woda spłynie z góry, to ta glina może się bardzo szybko przesunąć i może się po prostu teren zapaść. Norwegia też zmierzyła się dwa lata temu z bardzo dużymi powodziami, przez co też wprowadzono teraz nowe regulacje. Każdy projekt teraz musi zostać poprzedzony. Raportami powodziowymi, co też yy, zwiększyło koszty takiego projektu, ale Norwegia jest terenem, w którym nie da się wszystkiego przewidzieć. Jest to bardzo złożony teren, dużo się nauczyliśmy przez ostatnie lata, ale też yy, lubię na Norwegię patrzeć jako na laboratorium jako na yy, mikro kroś świat, którym te zmiany klimatyczne i zmiany środowiskowe widać jak na dłoni. Jeżeli coś dzieje, jeżeli ociepla się klimat, jeżeli wycinamy lasy, jeżeli stawiamy budynki w, w miejsca, które nie powinny. Być zabudowane, to w Norwegii te skutki widać najszybciej. Naprawdę wiele możemy się uczyć z tego, jak krajobraz, natura oddziaływuje, jaka to jest siła i w jaki sposób powinniśmy podchodzić do projektowania na wielu aspektach. Czy tak podsumowując tą rozmowę, tak trochę na koniec wyszło nam. No, może nie tyle co negatywnie, ale no jednak musimy tak o tym wspomnieć, że nie, nie jest to tak, że to jest tylko sama sielanka i natura, i po prostu siedzimy sobie w tej drewnianej kabinie w tej chatce i, i podziwa, podziwiamy krajobraz, tylko jest to też żywią. No jeśli się dojedzie do tej kabiny, to się w niej siedzi. A, a jeżeli się nie dojedzie, to nie. E, może e, południowa część nie jest aż tak drastyczna, ale miejsce, gdzie my żyjemy, musimy patrzeć na mapy pogodowe, na to, czy ta lawina zeszła, czy ta droga jest otwarta. I zwykły wyjazd e, na narty może być wielką przygodą, więc Lawiny schodzą cały czas. Bywały lokalizacje, gdzie siedząc na terasie, zastanawiając się nad projektem, gdzieś w tle słychać było dudnienie schodzących lawin. I jest to po prostu. Część krajobrazu i do tego trzeba przywyknąć. Trzeba też mieć świadomość tego, że nie wszędzie się dojedzie, że nie będzie to tak dostępne jak powiedzmy na kontynencie. I to też sprawia, że Norwegowie mają większy szacunek do przyrody i większe też rozeznanie tego, na co mogą sobie pozwolić i na co nie. To jest coś, czego się tam uczymy, na co jesteśmy wyczulani i co daje nam właśnie, buduje taką świadomość przybywania albo bycia częścią natury. Czyli podsumowując szacunek do krajobrazu, bo przyroda zawsze wygrywa, natura zawsze wygrywa i trzeba być tego świadomym. Na koniec chciałam cię jeszcze poprosić o polecenie książki czy być może jakiegoś źródła w tematyce, które by mogło słuchaczom i słuchaczkom pomóc, żeby dokształcić się jeszcze, jeszcze więcej w, w, tym, w tym temacie, czy to krajobrazu, czy może z samego projektowania w Norwegii. Dobrze, to mam do polecenia dwie książki, które nie są książkami naukowymi, które czyta się bardzo przyjemnie i sprawnie, natomiast daje to obraz tego Czym natura jest względem człowieka? I jedną z moich ulubionych książek jest taka książka bio biograficzna Humboldta, Człowiek, który zrozumiał naturę. Na pewno ta książka jest znana słuchaczom, a jeżeli nie, to zachęcam, bo jest to y, książka, której trudno się oderwać i jest to w bardzo taki przystępny sposób opisane doświadczenie tego człowieka i tego, jaki on jest usłyszalny natury. Drugą książką, którą ostatnią też się Natknąłem to też w kontekście może pośrednim Norwegii, ale może bezpośrednim. To jest ropa, krew cywilizacji. Tego tematu może nie poruszyliśmy, ale Norwegia jest dosyć kontrowersyjna, jeżeli chodzi o z jednej strony bycie bardzo odpowiedzialnym środowiskowo, a z drugiej strony będącym czy eksplorującym swoje złoża ropy w bardzo. Na bardzo szeroką skalę. Ostatnio też się dowiedziałem, że rozpoczyna się pierwszy na świecie deep sea mining w Norwegii, czyli północne pola podwodne zostaną, zaczną być eksplorowane. No, jest to niesamowite, daje to niesamowite możliwości, ale też ogromne szkody środowiskowe, albo przynajmniej jest to kontrowersyjne, ale warto, warto przynajmniej tą książkę to jest bodajże, Andrzej Krajewski. Polski autor, też jest tam polski aspekt. <laughs> Bardzo przystępny sposób i taki holistyczny opisał historię ropy naftowej na świecie i tego, czym ona jest do dzisiaj. No tak, no to zdecydowanie odsyłamy. Dodam linki w opisie i w poście podsumowującym, bo tak, wydaje mi się, że to jest też kontekst, o którym no, nie można nie wspomnieć. Oczywiście ta rozmowa skupiła się na czymś innym, ale. Polecamy tą książkę, zdecydowanie. Zdecydowanie. Żeby mieć pełniejszy obraz tego, jak to wszystko funkcjonuje w Norwegii. No a być może kolejny odcinek w przyszłości właśnie powinniśmy poświęcić a polskiemu kontekstowi, a b właśnie temu, kontrowersji. Kontrowersjom i ciemnym <laughs> stronom też tej, tej pięknej, baśniowej Norwegii, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Maksymilian, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że Norwegia dołączyła do tego podcastu i została omówiona dość dogłębnie, a szczególnie ten kontekst właśnie krajobrazu i projektowania w nim, także za to Ci dziękuję. To była bardzo miła rozmowa. Dziękuję Tobie bardzo. Dzięki za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli przyniósł on Ci wartość, był ciekawy, to pamiętaj, że możesz wesprzeć Urbcast na Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez Urbcast. Dowolnie wybraną przez siebie kwotą, dzięki temu dalej niezależnie mogę tworzyć ten podcast. A jeśli ten odcinek... No właśnie, spodobał Ci się, to też będę wdzięczny, jeśli podzielisz się nim z kimś, komu również może się spodobać, szczególnie osobom, które są zakochane w Skandynawii, a w ogóle już to w Norwegii. Dzięki wielkie i do usłyszenia!